W poprzednim odcinku u Milki zabrałem ją na taką randkę niespodziankę, wiecie o co chodzi. W dzisiejszym odcinku nie wierzę, że to robię, ale po raz drugi spytam się jej, czy będzie moją dziewczyną. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szybso, na samym początku kochany widzu, tak? Do ciebie mówię, zostaw łapkę w górę, jeżeli nie zostawisz, to słuchaj. Tak mi przykro będzie, tak mi przykro będzie. Ja nie wiem, czy ty chcesz mieć na sumieniu, czy co, więc wiesz, tam została łapkę w górę. 7000 łapek w górę i wlatuje siedem, kurde, przecież jest tak petarda film, że tu co najmniej 10000 powinno być. Więc wszyscy zostawiają łapkę w górę. Jeżeli nie będzie dużo łapek w górę, to... zrywam z Milki. Nie no, żartowałem, w sensie jeszcze z nim nie jestem nawet. Ale tak, w dzisiejszym odcinku spytam się jej, czy będzie moją dziewczyną. W każdym razie, zanim cokolwiek takiego zrobimy, to ja chciałbym tam do niej pójść na chatę. Bo czekajcie, ona jest tam, ona tam jest, słuchajcie. Ale, nie wejdę tam tak normalnie, wiecie, że tylko jak widzicie, mam potkę na niewidzialność. Więc normalnie ją sączę teraz przed i normalnie tutaj idę do niej na ten. Zobaczmy, co ona tutaj wyczynia, ponieważ wydaje mi się, że warto prześledzić swoją, jak to się mówi, potencjalną kobietę. Czekajcie, ona tu coś... Pamiętnik Milki. Co? Ej, czekajcie. Dobra, poszła do kopalni, dobra. Czekajcie, bierzemy to. Czytamy pamiętnik. Przepraszam, nie powinniśmy tego robić, ale trudno. Drogi pamiętniku, wczoraj był... Mój były chłopak zabrał... O, to o mnie. Zabrał mnie na randkę. Mimo naszego rozstania czuję, że jest między nami dalej to coś. I chyba się zakochałam. Kurde, czekajcie, bo to było tak obrócone. Dobra, ej, słuchajcie, bo jest akcja. Tak to było chyba. Kurde, już nie pamiętam. Dobra, nieważne. Jest akcja, dobra. Wiemy, że podobamy się Milki. W sensie, że ja się podobam, nie że wy, więc żeby nie było, się nie nastawiajcie, nie? Ale to... Też fajnie, nie? Dobra, czekajcie, idziemy za nią do kopalni. Zobaczymy, co ona tutaj wyczynia. Czekajcie, bo ja... Ja miałem zbroję założoną. Ona tego nie widziała, czy co? Czekajcie, bo ona tutaj jest. Co? Ona 100% do mnie! Ała! Nie strzelaj, proszę. Proszę, nie strzelaj. Ty, bo ona mienie za mną 100%. Widzi, że ktoś tu jest. Nie. Ona nie może wiedzieć, że to jestem ja. Nie, bo mnie storturuje. Puh. Ale ją wykiwałem. Czekajcie, biegniemy tu szybko. Czekajcie, ja potrzebuję drewno. Pobiegła se. Nie zauważyłem, jak z tą procą w ogóle biegła. Czekajcie, znaczy procą tą. Czekajcie, bo ona nie ma drewna, jak to jest możliwe? Proszę, ja potrzebuję tom. Potrzebuję troszkę drewna. Gdzie jest drewno jakieś? Bo ja, kurczę, dobra, idę pozbierać na szybko. Potrzebowałem te patyki od niej. Ale słuchajcie, zaprowadzimy ją w takie miejsce, które przygotowałem specjalnie pod ten od... Jak się z nią minąłem, dobra, dobrze, że ona mnie nie widzi teraz. Potrzebuję tom. Drewno, proszę. Dobra, crafting, to zawsze coś. Dobra, czekajcie, na szybko, ponieważ zobaczcie, tutaj przygotowałem tulipany różowe, widzicie? I one prowadzą w takie jedno bardzo wyjątkowe miejsce, którego wam też nie pokazywałem, ale w sumie pokażę wam je teraz na szybko, póki jeszcze, prawda, jej tego nie pokazaliśmy, tylko jeszcze sobie najpierw... Kurczę, brakło mi... Czekajcie, rozwalę tu na przykład tego drewniaka. Bo musimy zrobić tabliczkę, w której jej powiemy, że ma iść w konkretne miejsce. Dobra, tutaj jest... ten... Crafting, kurczę, nie umiem się wysłowić dzisiaj, przepraszam. Ja jestem dzisiaj po egzaminie i dalej mnie emocje trzymają. Dobra, czekajcie, lecimy, zanim, ile mam potki jeszcze? 5 minut? Dobra, na spokojnie. Pokażę wam, gdzie te tulipany prowadzą, patrzcie, tutaj idą, tu. I tu za tymi tulipanami idziemy sobie prosto w miejsce, w którym przygotowałem takie coś, gdzie Emilia będzie musiała zadać pytanie, znaczy odpowiedzieć na pytanie, czy chce ze mną być, czy nie. Jeżeli będzie chciała, to będzie musiała pójść w konkretne kordy. Ja oczywiście wiem, gdzie to są, jakie to są kordy. Ona będzie musiała tego sobie poszukać. Więc na pewno szybciej niż ona tam dotrzemy. Dobra, czekajcie. Musimy, tutaj idą te tulipany, widzicie? No nie no, droga perfekcyjnie. No, tulipana do tulipana. Tutaj idą dalej. I prawda, zaraz będziemy w miejscu. Jak to zobaczycie, to skiśniecie. Dobra, patrzcie tutaj. Przygotowałem takie serce, zbudowałem. Jest tutaj, patrzcie, pytanie. Jest tak. Chcesz być moją dziewczyną? Tościk. Tak? Nie. I ona musi wybrać. Jeżeli wybierze nie, to tam jest tabliczka, że dobra, to wróć do domu i baw się dobrze. A jak wybierze tak, to tam są kordy, które zaprowadzą ją w miejsce, w którym będę już czekał z kwiatami. Aha, tylko nie mam kwiatów. Czekajcie, musimy sobie ogarnąć kwiaty może jakieś. Ej, teraz ogarnąłem, że te moby mnie nie biją, jak jestem niewidzialny. Dobra, czekajcie, kwiat. Jakie kwiaty? Ja jej na palionowie dwójce dałem bezy. Bo tu ktoś kwestionował moje zdanie. Czekajcie, gdzie on jest? On tutaj gdzieś jest.
Tylko go nie widzę. Dobra, nieważne. Ja myślę, że w tym, na tym palionowie trzeba pójść krok dalej i dać jej coś innego. Już nie bezy, bo... No bo to już będzie takie proste, takie oklepane. Trzeba dać jej coś innego, no może na przykład mlecza. Dobra, dajmy jej mlecza. A co? Z mlecza. Mlecza jej damy. Co wy na to? Dobry plan? Mi się wydaje, że tak. Dobra. Teraz musimy ją jakoś naprowadzić w miejsce, w które powinna pójść. Więc ona jest na dole. Ja tutaj ustawiam tabliczkę tutaj w tym miejscu. Idź za różowymi. Nie umiem pisać. Tulipanami. Dobra. Idź za różowymi tulipanami. Dobrze napisane. Dobra, super fajnie. Czekajcie, zjem sobie coś, żebym miał sprinta. I będziemy za nią szli do tamtego momentu. Mam nadzieję, że nam w trakcie podka nie zniknie, bo jak nam w trakcie podka zniknie. 3 minuty? Dobra, szybka, szybka akcja. Czekajcie, musimy ją jakoś ściągnąć. Więc może. O! Dobra, klepłem ją, żeby za mną szła. Wiem, no ale to wiesz, Julka, jak to bywa, co nie? Ty z Julką gada, dobra. Czekaj, 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 musimy ją jakoś ściągnąć. Spoko, dobra. Spoko, no może być. Może zobaczę tą tabliczkę. Nie wiem. No czekaj, co to jest? Poczekaj chwilę. I zaróżowy mnie tutaj panami. Dobra, dobra, ej, widzi to, widzi to. Wiesz co? Poczekaj, ja do ciebie odzwonię, dobra? No, trzymaj się, papa, no, całuski, hej. Co to jest zaś? Idź za różowymi tulipanami. Dobra, no. Idzie za różowymi tulipanami. Mam mniej niż 2,5 minuty na to, żeby już to ogarnąć, bo ja nie mogę za nią iść aż tak, taki kawał drogi, bo nie mam tyle potki na niewidzialność. Dobra, szybko, szybko za tymi tulipanami biegnij. Szybko, 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 dobra. Lecimy za nią, zobaczymy jak tam szybko dotrze. Są niestety moby, więc mam nadzieję, że one jej nie utrudnią tutaj tej podróży, chociaż już widzę, że chcą troszkę. Ale dobra, niech biegnie, biegnie szybko, podejmie tą decyzję. Jak ona tylko wskoczy do dziury, to my z bomby lecimy w miejsce, w którym, do których ona ma pójść, jeśli chodzi na kordy. Bo podejrzewam, że wskoczy w tak, jak wskoczy w nie, no to będzie mi przykro trochę, no ale trudno. Dobra, leci tu za różowymi tulipanami. Tu do góry, że... Dobra, 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 poszła do góry. Uff, już myślałem, że se zgubiła się. Dobra, 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 idzie, idzie, idzie. Mamy, dobra, 2 minuty mamy, 2 minuty. Ona ma 2 minuty na podjęcie decyzji. Bo jak wskoczy do tej dziury, no to my już z bomby możemy tam iść, to ona zanim się z niej wygramoli, to... To już trochę minie. Dobra, o, 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 jest. Dobra, uwaga. Jestem ciekaw, co wybierze. Kto ją tu torturuje znowu? A dobra, tu? Ale go pokona chyba. O, po jaki ma miecz. Dobra, na spokojnie. O nie, lecą tutaj te zmory nocne. Chcesz być moją dziewczyną tościk? Dobra, co wybierze, co wybierze? Uwaga, czat. Znaczy czat. Przepraszam, co ja mówię? Widzowie. Waha się, waha się. Tak lub nie. Uwaga. Dobra, wybrała tak, dobra. Ona tam ma kordy, więc my lecimy bezpośrednio już z bomby na te kordy. Ja już wiem, ała, gdzie one są, więc lecę w tamto miejsce. Zanim ona trochę tam dotrze, zanim ogarnie, które to są kordy, to wiadomo, troszkę minie. Jak będziemy już tam, to wypijemy sobie to mleko, żeby nam zlazła ta potka. Chyba, że... Ona zaraz sama zejdzie, dobra, mamy minutę, no to raczej sama zejdzie. Dobra, słuchajcie, to jest tam, gdzie jest Altaka, w której zabrałem ją na taką randkę, u niej na odcinku to było. Więc możecie pójść do niej zobaczyć, oczywiście link do kanału Milki jest w opisie. I tam ją zabrałem na taką nową randkę, tutaj prawda na Palionowie 2, znaczy 3.0. I w tamtym miejscu postanowiłem, że spytam się jej też, znaczy spytam się jej. Spotkam się z nią po tym jak już odpowiedziała, bo odpowiedziała, więc już jesteśmy wszyscy pewni tego, co się wydarzy. Ale dobra, czekajcie, musimy tutaj być gotowi na to, aż ona przyjdzie. O nie, nie mogę się tutaj wygramolić na górę. Ale dobra, czy ona już idzie? Nie widzę jej jeszcze. Ale może nie być po prostu na dystansie takim renderowania, żebym ją widział. Więc jeszcze jej nie widzę, ale dobra. Słuchajcie, w tym miejscu była ta randka w tym miejscu. O, czekajcie, tu jest aż tort, a jeszcze go nie mogę zjeść. To ona se zje najwyżej, jak tu przyjdzie. Dobra, ja jeszcze nie widzę, za 6 sekund mi znika niewidzialność. Od tego momentu będziemy musieli się ukrywać, także mnie nie widziała, że ja tutaj gdzieś jestem. A ja chciałbym ją zobaczyć, że ona tutaj gdzieś biegnie. O, już mi znalazła potka, dobra. I teraz czekajcie, musimy tu czekać, aż ona przyjdzie. W tym momencie, zanim ona tutaj przyjdzie, możecie zostawić łapkę w górę, jeżeli ktoś jeszcze nie zostawił, ponieważ podejrzewam, że są tutaj takie cwaniaki, co jeszcze nie zostawiły. I zapraszam na Instagrama, do mnie oczywiście link do Instagrama jest w opisie. Ej, dobra, bo ona już tutaj idzie. Ona już tutaj idzie, czekajcie, czekajcie. Zróbmy kamuflaż jakiś, patrzcie tu. O, nie widać mnie. Teraz patrzcie, jak ona tutaj będzie. To ja nie wiem, co mam zrobić. Tadam. Hejo. Skoro tu przyszłaś, to znaczy, że trafiłaś w miejsce, w którym miałaś trafić. Mhm. Więc
Słuchaj, no ja już znam twoją odpowiedź, ale zrobię to jeszcze raz, więc słuchaj, no byliśmy razem na Palionowie 2.0. Później troszkę nasze drogi się rozeszły, ale nastał ten moment, który chciałbym się ciebie spytać jeszcze raz, czy będziesz moją dziewczyną? No będę. Dobrze, tu masz kwiatka. Dobra, czat, no. Znaczy czat, Boże, ludzie, udało się, po raz kolejny jesteśmy razem, prawda, na Palionowie, teraz 3.0, zobaczymy, jak to tutaj się potoczy, wyście buziak, mua. Dobra, jest buziak pierwszy, dobra, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka, jeśli wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19, wbijajcie do Milki na kanał i na nasze Instagramki, trzymajcie się, na razie, pa, pa.